Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jestem dzisiaj totalnie nieogarnięta, ale wcale się tego nie wstydzę, że nie wyglądam, słuchajcie. Oddalę się może trochę, słuchajcie. Właśnie gotuję obiad, sprzątam, gotuję obiad i dlatego jestem taka nieogarnięta. Ale stwierdziłam, że jak teraz się do Was nie odezwę i nie zacznę nagrywać tego vloga, to go znowu dzisiaj nie nagram, bo nie nagrywałam przez dwa dni, bo nie miałam kiedy. Dzisiaj u mnie jest niedziela, a wczoraj, w sobotę, w piątek nie nagrywałam nic. Od piątku, końca piątku, od soboty tak naprawdę, od wczoraj, to mój mąż ma urlop, słuchajcie, dwa tygodnie. I wiecie, jak to jest, jak facet jest w domu, to jest wiecznie coś. Wiecznie Marta to, Marta tamto, Marta siamto. I cały czas coś ode mnie chce, cały czas mnie gdzieś woła. I ciężko mi jest cokolwiek, słuchajcie, przy nim nagrywać, więc nie obiecuję Wam, że przez dwa tygodnie od teraz będą codzienne vlogi, bo u nas jest tak, jeżeli on ma urlop, to ja mam też urlop, słuchajcie. U nas taką sobie kiedyś przyjęliśmy zasadę, więc jak on ma urlop w pracy, to ja mam urlop w domu. Wiadomo, że muszę posprzątać, muszę ugotować, bo to jest, wiecie, no to jest życie takie normalne. Ale kiedy sobie tam gdzieś wyjedziemy, czy odpoczniemy, no to odpoczywamy razem i wszystko robimy wtedy razem. I tak samo teraz chcemy te dwa tygodnie wykorzystać, tak wiecie, no wykorzystać dla dzieci, poświęcić się dzieciom. Chcemy gdzieś sobie pojeździć, bo wiadomo, nie wyjedziemy nigdzie na dłużej. Chociaż planujemy wyjazd taki na dwa dni, czy weekendowy, czy dwudniowy, taki na jedną noc. Bo możemy to wszystko tutaj u nas, na nasze towarzystwo nakarmić i tak dalej, i możemy to zostawić, tak wiecie, na dwa dni całe z jedną nocą, tak mi się wydaje, że to jest do ogarnięcia, no na dłużej, no niestety nie, a nie ma kto tutaj do nas przyjechać i żeby to towarzystwo nam ogarnąć. W sumie mógłby brat przyjechać, ale wiecie, 30 km w jedną i w drugą dojeżdżanie, to też jest bez sensu, a mógłby przyjechać i po prostu zamieszkać u nas, ale do pracy miałby wtedy prawie 50 km codziennie, żeby stąd od nas jechać do pracy codziennie, w jedną i w drugą. A i tak by go całymi dniami nie było, przyjechałby tylko na noc, więc to też jest bez sensu, słuchajcie. A też bratowa pracuje, też by musiała, obydwoje by musieli prawie jedno 40, drugie 50 km robić dziennie, więc to nie ma sensu zawracania im głowy. I chcemy te dwa tygodnie wykorzystać, tak wiecie, na maksa po prostu, żeby gdzieś pojeździć, coś z dzieciakami spędzić czas, pojechać tu, pojechać tam i żeby jakoś ten czas zleciał. Takie mamy plany. Wszystko uzależnione od pogody, bo no wczoraj była sobota, to była jaka pogoda? Deszczowa, lało, słuchajcie, niesamowicie, cały dzień. Potem o 15 przestało padać, zrobiła się ładna pogoda, wyszło słoneczko. My pojechaliśmy sobie na zakupy. I wracaliśmy, podjechaliśmy jeszcze do takiej znajomej tak na kawę. Dobrze, że ja wziąłam swetr dzieciakom i sobie, bo jak wracaliśmy, to było około 21, tak po 20, no około 21, bo jak wracaliśmy od niej, zrobiło się tak niesamowicie zimno, bo wiecie, słońce wyszło i to wszystko zaczęło potem parować, ta ziemia tak zaczęła parować i taka była wilgoć i było okropnie na dworzu, że ja przyjechałam. W samochodzie włączyliśmy ogrzewanie, było niesamowicie zimno. Okropnie było. I tak, no i jak będziemy gdzieś tam sobie wyjeżdżać, czy coś będziemy jakieś tam mieć, jakieś tam coś będziemy oganiać, to postaram się, Wam się no, nagrywać, żeby jakieś tam właśnie vlogi były. Ale codziennych vlogów to ja Wam naprawdę już teraz nie obiecuję, ale się będę starać. Będę się starać, bo wiem, że niektórzy chcą codzienne vlogi i będą na to czekać. Ja będę robiła wszystko, żeby chociaż 10 minut, ale żeby chociaż Wam, słuchajcie, coś nagrać. Ja teraz gotuję obiad, robię gulasz. Wczoraj byliśmy w Biedronce na zakupach. Ja przestanę do tej Biedronki jeździć, bo w Biedronce nie było, słuchajcie, nic. Nie było makaronów, nie było suchych takich produktów. Jajek nie było. Jajek nie potrzebuję kupować, bo ja jajka mam swoje. Ale wiecie, przychodziłam i tak mi w oko wpadło. No nie było w ogóle jajek, pusta półka była. Bardzo dużo różnych produktów w ogóle nie było, puste półki. Ludzi pełno, nie wiem, już to kiedyś mówiłam, że przestanę jeździć do Biedronki, bo w tej Biedronce nic nie ma i w końcu naprawdę przestanę, wolę jechać do Lewiatana i sobie zrobić w Lewiatanie zakupy, ale poczekajcie, bo już słyszę, że mnie wołają.
Więc mówiłam, że wolę pojechać do Lewiatana, zrobić sobie zakupy, słuchajcie, w Lewiatanie. Bo naprawdę czasami w Lewiatanie jest taniej niż jest w Biedronce. Tak jak my kupujemy masło, to nawet wiem, że to nie jest masło, ja wiem. Przez okno mi rozśmieszają. Margarynę ramy kupujemy, albo roślinne. I na przykład w Biedronce kosztuje roślinny rama. Rama kosztuje 10 zł, a 8 zł kosztuje w Lewiatanie. Wiadomo, tu raz coś jest tańszego, raz coś jest droższego, to ja o tym wiem. Dzień dobry. Co masz? Walinki zerwałaś? Całe dwie? Daj Laurze jedną. I słuchajcie, to ja o tym wiem, że tu jest taniej, tu jest drożej, ale wiecie, ja mam do Lewiatana blisko, ja pojadę, wszystko kupię, to co mi potrzeba, a do tej Biedronki to mam 20 km, muszę jechać, zmarnuję tyle czasu w jedną, w drugą, chodzić tam, kręcić się, a jeszcze spotkam puste półki i nie kupię wszystkiego tego, czego chcę, więc to jest, słuchajcie, takie, wiecie, troszeczkę bez sensu mi się wydaje. I hola zakupowego nie nagrywałam z tej Biedronki, bo tak naprawdę nic takiego nie kupiłam. Co ja tam kupiłam? Jakieś tam jogurty, serki, naturalne jogurty, greckie jogurty, bo taką chcę zrobić taki serek, taki biały serek chcę zrobić z tych jogurtów greckich. Jakieś tam mleko, coś tam, nic specjalnego nie kupowałam, więc stwierdziłam, że to nawet jest bez sensu nagrywanie tego. A podjechałam się do Lewiatana, kupiłam, szynkę kupiłam, surową taką i właśnie robię z niej gulasz. I tak, Paweł właśnie wykopał kartofle, ugotuję zaraz kartofli, ja ich nie obieram, bo to są takie kartofle jak młode, więc ja ich nie będę obierać. Tylko je dobrze umyję i w takich łupinkach je ugotuję. I mam zerwane ogórki i z ogórków zrobię mizerię i te ogórki zerwałam przed pryskaniem. Zanim opryskałam całą szklarnię na tą, wiecie, na tą chorobę, na tą zarazę i ogórki, bo ogórki też zapobiegawczo spryskałam, to już miałam sporo ogórków, chyba nawet z 10 takich ogórków miałam zielonych, to ja je wcześniej zerwałam, tak samo jak i pomidory. I no i mam je, to sobie zrobię z nich mizerię. O, i to tyle. No i co przyniesie potem dzień, to zobaczymy. Jeszcze się do Was potem odezwę. Aha. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że 27 lipca, bodajże 27, znowu nie sprawdziłam, bo jestem taka zakręcona, minął rok, odkąd jestem na YouTubie, słuchajcie, rok minął, troszeczkę to przeoczyłam. Nie będę robiła tutaj, wiecie, fanfarów, tortów, nie wiadomo, szampanów i nie wiadomo czego, no nie będę robiła cyrku z tego powodu, ale minął rok, odkąd jestem na YouTubie. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję, tym, którzy są ze mną, którzy mnie subskrybują, którzy mnie oglądają, którzy piszą mi komentarze, bo tak naprawdę gdyby nie Wy, to by mnie tutaj nie było, więc bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Tak mało brakuje do tego 1000, więc subskrybujcie mój kanał, jak Wam się podoba, a oglądacie bez subskrypcji, bo na 1000 subskrypcji tutaj malutką niespodziankę dla Was szykuję, więc zachęcam do subskrypcji. I co będzie dalej z moim kanałem? No zobaczymy, słuchajcie, ja kanał otworzyłam, tak jak w opisie było, na spontanie, po prostu coś mi zaświtało, otwieram, robię kanał, otwieram, nagrywam, co będzie dalej, zobaczymy, czy następny rok przetrwam tutaj na YouTubie, to się wszystko, słuchajcie, okaże. A na razie to Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie. I ciekawa jestem, ile z Was tutaj osób jest, którzy oglądają mnie od początku. Może dajcie znać w komentarzach. I wiem, mam w komentarzach zaległości, dzisiaj postaram się to, słuchajcie, nadrobić. Dobra, ja się biorę za obiad, a potem się z Wami jeszcze połączę. Mam ogóreczki i będę robić mizerię. Tutaj się ziemniaczki gotują nasze. Takie najmniejsze wybrałam, bo ja lubię takie malutkie. A tu się robi, słuchajcie, gulasz. Dałam tylko paprykę ostrą, paprykę słodką i takiego czosnku w proszku troszeczkę. I to wszystko. A i oczywiście cebula jest jeszcze. Chciałam pranie powiesić, no ale nie mogę wziąć kosza, bo w koszu Laura położyła poduszki i kotek sobie śpi. Zobaczcie, to jest chyba białasek. W koszu na pranie śpi. Słuchajcie, Amelka zrobiła ciastka z tej książki dla dzieci. Kokosanki z kokosem. Zabrakło nam oczywiście mąki. I dałam trochę takiej razowej takiej miałam mąki, takiej do chleba. Ale to tylko minimalnie. Ale wyszły, są przepyszne. Może kształtem
Nie są ładne, bo to wiecie, no dziewczyny robiły, ale są obłędne, a ja kokos uwielbiam, kocham, więc szał po prostu. Pyszne są. Kurczaczki pokażę, jakie duże już są. Sobie latają. Tam mają taką małą grzędę na dworzu. Co? Kogucie ty? No, ten szarasek. Laury szarasek się okazał kogutem. A ten czarny kurką. O, teraz będzie dobrze widać. Mają dziurę. Tam sobie ostrości nie ma. Wychodzą tą dziurą. Już za dymę poszła robić. Już poszła robić za dymę. No. Dzień dobry. Przywitaj się. Bo cię dawno nie było. Ten jak się najeżył. Jak ja podeszłam to... Aj. No nie ma nic na życzenie. Już leci, już leci. Widzicie? Dopiero tam siedział. Tylko podeszłam, to już przyszedł. Dobra, dobre ciastka Amelka upiekła. Smakują ci ciastka? Niam. Niam. A Sonia? Sonia to pierwsza. Sonia też smakuje. Patrzcie, jak już mięta też ładnie wyrosła. Już ten powyrastała, już można sobie, wiecie, zrywać. Melisa, jak już ma duże liski, a jak pachnie niesamowicie. Będzie następny zbiór. Ale zapach super jest, ojej. I to tak, moi drodzy, idę, słuchajcie, ogarniać dziewczyny. Jakąś kolację trzeba robić, bo to już jest 20. Nie, 19. A jeszcze chyba jeszcze pojedziemy na rowerami się przejechać. Tak, po zboże tutaj do takiego jednego pana zapytacie, czy nie chce sprzedać. Bo jest straszny problem ze zbożem, nikt nie chce sprzedawać. A Paweł by chciał sobie na zimę tutaj troszeczkę zgromadzić. I dla sąsiadki tej, co ma kozy. Bo ona też prosiła, żeby jej przywieźć, bo ona nie ma jak. Dopośmy od razu, wiecie, jej przyczepką przywieźli. A jutro jeszcze mamy jechać do kolegi po owies. Chyba po owies, czy odwrotnie, nie wiem. Bo kosił i Paweł będzie od niego też kupował. I też chyba dla tej sąsiadki, nie wiem w sumie jak to ma być. Ale to już jutro. No i niby ja mam też jechać, ale mi się nie chce. Zobaczymy. Może się przyjedziemy, bo zrobimy sobie może wycieczkę. Dobra. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Laura się też żegna. Dziękujemy za oglądanie. Króciutki vlog. Do kawki. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Pa! Pa. Thank you.